Cześć, ładna Warszawo. Dzisiaj zapraszam Was do baru Lepion, miejsca, które stworzyła Sandra Kotowicz, finalistka 5. edycji programu Dobrze. Sandra postanowiła rozpieszyć podziemia swoich gości domowymi pierogami. Bardzo jestem ciekawa, jak jej to wyszło. Karta baru Lepion jest dość krótka, mam tutaj kilka rodzajów pierogów. Zamówimy również dwie przystawki, które nie są pierogami. Jest to patę z wątróbki oraz coś w rodzaju wołowka oraz jeden deser. Bar Lepion jest typową restauracją. Pierogi są przyniesione do stolika, zaś po sztućce, serwetki bądź sól. I pierwszy musimy udać się do baru. Jedzenie jest podawane na jednorazowych talerzach. Zobaczymy, jak to wygląda. Na pierwszy ogień idą pierogi z kaszanką. Mówię na pierwszy ogień, ponieważ dość sceptycznie jestem nastawiona do pierogów w restauracji. Zwykle jestem niemile rozczarowana. Zobaczmy, jak jest tutaj. Pierogi z kaszanką, z miodem, z wytrawnym jabłkiem, jakim jest szara reneta, oraz dodatkiem musztardy. Pięknie podane. Jest bardzo ładna sałatka, świeży warzyw. Zobaczmy, jak wygląda ciasto. Mięciutkie, ciemniutkie jak papier, niesamowite. Rzadko można się spotkać z tak pięknym ciastem, z tak cienkim ciastem. Sprawdźmy, jak smakuje. Tutaj mam jeszcze puree, prawdopodobnie z jabłka. Połączymy to ze sobą. Rewelacyjne połączenie. Bardzo dobre. Uwielbiam kaszankę. Kaszanka jest bardzo dobra. Czuć w niej wątróbkę. Nie ma za dużo kaszy. Fantastycznie się komponuje z szarą renetą. Obłędne. Na stole właśnie wylądował talerz degustacyjny. Mamy tu 5 rodzajów pierogów za 32 zł. Na początku zabieram się za moje ulubione, czyli to z kaszanką i jabłkiem. Kolejny podnóż idzie ten z wołowiną marynowaną w czerwonym winie, a następnie przygotowany metodą sous vide. Duże kawałki mięsa są lekkim zaskoczeniem, ale mięso broni się samo, jest mięciutkie i wyraziste w smaku. A duże kawałki dają nam gwarancję, iż nie ma tu tony bułki tartej czy innych wypełniaczy. Z łopatką wieprzową i orzechówką są bardzo delikatne, zarówno w smaku, jak i w teksturze. Serwowany z puree z dodatkiem masła orzechowego tworzą niecodzienne, ale bardzo przyjemne połączenie. W ruskich wyczuwam dużą ilość sera, którego zdecydowanie jest więcej niż ziemniaków. Są kremowe, rozpływają się w ustach. Na wierzchu tego pięknego pieroga znajdziemy opalany ser kreol. Byłam bardzo ciekawa smaku pierogów z farszem z białych warzyw, z dodatkiem jaglanki, czyli kaszy jaglanej gotowanej w lekkim bulionie. Są fenomenalne w smaku. Fajną teksturę nadaje tutaj kasza jaglana, a dymione masło oraz świeżo tarty chrzan podkręcają całość. Kremowy biały ser na słodko z dodatkiem truskawek, które były marynowane w syropie kardamonowym oraz posypane, to wszystko jest pieczoną czekoladą z dodatkiem skórki cytrynowej. Zaraz sprawdzę, jak to wszystko razem smakuje. Jest pięknie przybrane kwiatuszkami. W Warszawie jest jeden, gdzie jest klasyka, myśliśmy troszkę inny, troszkę lepszy. Czekolada fajnie kupie. Serek jest delikatny, kremowy, gładki. Całość ożywia świeża truskawka. Bardzo dobra. Dzisiaj zjadłam prawdopodobnie najlepsze pierogi w moim życiu. Perfekcyjnie cieniutkie ciasto, soczyste farsze, takie, których nigdzie indziej nie znajdziecie. Polecam Wam bar Lepion. Do zobaczenia.